Witamy Państwa w kolejnym treningu dla każdego. Wskakujemy na deski. Zanim wskoczymy na deski, przebiegniemy maraton i to na rad. No i dowiemy się, jaki samochód jest dla tych, którzy mają zdrowy styl życia i uprawiają sport. I przekonamy się, czy rzeczywiście ból to ściema, a może warto zasięgnąć rady specjalisty i się dowiedzieć, skąd się bierze ten ból. No właśnie, i zasięgnąć rady specjalisty też w zakresie kontuzji. Okazuje się, że kontuzje mają też ci, którzy biegają nad Maltą, oraz Michał Piruk też miał dużą kontuzję, przez którą musiał przestać tańczyć, i o tym również opowie nam w tym odcinku. Wakacje uznajemy za otwarte. Tak jest. Ta impreza dla biegaczy była miłą odskocznią od tradycyjnego kręcenia kilometrów na prostej. Tym razem 15 czerwca nad Maltą odbyła się sztafeta maratońska. Jak widać, chętnych nie brakowało. Przede wszystkim mało jest takich możliwości drużynowego biegania, więc zawsze to fajne urozmaicenie. Każda taka inicjatywa, która jakoś tam wpływa na atrakcyjność biegania, no to jak najbardziej jestem za. Na starcie zameldowało się ponad 1200 zawodników. Startujące drużyny obowiązywał limit czasu wynoszący 4,5 godziny. Impreza promuje bieganie zespołowe na dystansie maratońskim. Na starcie pojawiła się m.in. drużyna z Malta Ski. Bieg bardzo fajny, impreza bardzo fajna. Jako najgorszy w swojej drużynie zostałem wystawiony na pierwszym etapie. Reszta drużyny będzie poprawiać mój czas. Pewnie niezadowalający. Dlaczego? Dlaczego najgorszy? Mniej pan biega niż reszta? Biegam tyle samo, ale ważę najwięcej. Okazało się, że biegają również aktorzy z Teatru Nowego w Poznaniu. Mamy bardzo wysportowany zespół. Właśnie kolega Mariusz Zaniewski wybiegł na trasę, odebrał ode mnie pałeczkę. No i jeszcze mamy jednego aktora, akustyka, panią z obsługi widowni, aktorkę, fantastyczny zespół. No właśnie, rzeczywiście aktor powinien trochę umieć i tańczyć, i trochę umieć się poruszać, ale jak się okazuje też biegać? No tak, no jazda konna jest obowiązkowa w szkole teatralnej, bieganie chyba nie, ale możemy wprowadzić taką regułę w Teatrze Nowym w Poznaniu. Na starcie stanęło wiele osób, które znają się z pracy, a swoje więzi zacieśniają również po godzinach. Mamy super zgraną ekipę, cały czas się powiększa i tak jak kolega powiedział, wymieniamy sobie doświadczenia, treningi, dietę. Motywujemy się nawzajem. Motywujemy, dokładnie. Poprzeczkę podnosimy, żeby było jak najlepiej. Najlepszy okazał się zespół KM Truchcik Łubianka, drugie miejsce zajął maratończyk Poznań, a trzecie KB Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zdrowy styl życia, czyli sport, dieta, a może również samochód elektryczny i życie bez spalin. Takie rozwiązanie proponuje m.in. Nissan. O innowacje przyjazne dla środowiska i trend sprzedaży aut elektrycznych zapytaliśmy dyrektora zarządzającego koncernem Nissana w Europie. It's long-term vision for our company. To długoterminowa wizja firmy. My wypuszczamy na rynek samochody elektryczne dużo wcześniej niż nasi konkurenci. Teraz mamy drugi produkt, który się właśnie pojawił i sprowadziliśmy go na europejski rynek. Włożyliśmy dużo wysiłku i dużo zainwestowaliśmy, żeby wyprodukować samochód przyjazny środowisku dla naszych klientów. Jak na tym tle wygląda polski rynek? Czy Polska też jest tutaj takim, można powiedzieć, prekursorem tej innowacyjności Nissana? Tak, rok temu sprzedaliśmy wiele samochodów. Oczywiście to nie jest tak dużo jak w innych krajach, bo rynek nie jest przygotowany, jeśli chodzi o wsparcie państwa w tej dziedzinie. Współpracujemy z wieloma dużymi firmami i oferujemy im nasze samochody. Mamy nadzieję, że z naszymi nowymi samochodami uda nam się wejść na polski rynek i niektóre przedsiębiorstwa są już wstępnie zainteresowane naszą ofertą. Taki nowy sport nad Maltą się pojawił. Na desce się stoi, macha się wiosłem. Skąd taki sport tutaj do nas zawitał? Z Hawajów, coś słyszałam. Z Hawajów, to prawda, dzień dobry. Instruktorzy surfingu na Waikiki nie mogli dogonić po prostu swoich kursantów. W związku z tym ktoś wpadł na pomysł, żeby chwycić po wiośle i tak się narodził sport. Natomiast tak naprawdę stał się popularny na całym świecie 10 lat temu.
I w Europie 5 lat temu mniej więcej. No i wreszcie jest ten moment, że Polska jest też gotowa i ludzie też to mogą robić. Oczywiście poniekąd dzięki nam, także zapraszamy serdecznie. No właśnie, i jakby skąd się widzieliście tutaj wy nad Maltą? Skąd to zamiłowanie właśnie do stand-up paddle? Jesteśmy związani ze sportami grupy surf od lat, bo uprawiamy sporty takie jak windsurfing, kitesurfing. Oczywiście, jak wyjeżdżamy, surfing. Natomiast niesamowite jest to w stand-up paddlu, że to jest najprostszy sport z tej całej grupy. W związku z tym jest właściwie przeznaczony dla każdego, bez względu na wiek, płeć czy wagę. Jest to jedyny sport, który integruje tak wspaniale ludzi, ponieważ można go uprawiać razem z rodziną, przyjaciółmi, można go uprawiać dosłownie wszędzie. Stąd też nasza obecność tu nad Jeziorem Maltańskim, bo wreszcie Jezioro Maltańskie otworzyło się na ludzi nie tylko zawodowców, ale każdego chętnego poznaniaka i osoby przyjezdne mogą ten sport uprawiać wszyscy tutaj właśnie. Właśnie, sport dla każdego, ale sport przede wszystkim wszechstronny i jako fajne wprowadzenie też do innych dyscyplin. Dokładnie tak, oczywiście. I też sport bez względu właśnie na wiek, czyli można też oswajać już małe dzieci z wodą. Można na przykład, to też w świecie nazywany jest to sport Nordic Walking na wodzie, czyli po prostu występuje workout całego ciała bez takiego ogromnego wysiłku. W związku z tym każdy bezwzględnie, czy jest bardzo, bardzo sprawny, czy może troszeczkę mniej sprawny, czy gdzieś tam, no powiedzmy, zasiedział się w biurze, może do nas przyjść i dosłownie pół godziny, 40 minut da mu ogromną przyjemność z przebywania bliżej natury, ale oprócz tego całe ciało będzie pracowało, przede wszystkim czucie głębokie i to jest bardzo ważne. Na pewno padnie pytanie, czy trzeba umieć pływać w sposób normalny, żeby na taką deskę wsiąść i nie bać się, że jak spadniemy do wody, coś się stanie. Oczywiście, no jakby nie było, jest to sport wodny, w związku z tym jeśli ktoś bardzo wody nie lubi, albo jeśli ktoś nie potrafi pływać w pław, rzecz jasna, że nie będziemy go wciągać siłą. Natomiast wtedy może sobie przyjść na przykład do nas, do kina surferskiego, które będziemy już animować od końca czerwca, z początkiem lipca. Albo może coś fajnego sobie u nas wypić, zjeść małego i właściwie znajdziemy dla każdego jakąś rozrywkę. Aczkolwiek mamy bardzo fajne zajęcia, to są tak zwane zajęcia intro family, które troszeczkę pomagają zarówno dzieciom, jak i dorosłym oswoić się właśnie z wodą. Robimy to na akwenie płytkim i pomagamy osobom wstać, właśnie nie bać się wody, robimy różne takie ćwiczenia, które w jakiś sposób po prostu ludzi oswajają, no i jednocześnie nie straszą właśnie przed tym, że ktoś wpadnie, dajemy odpowiedni sprzęt, dajemy odpowiednio wyporne deski, stąd też mamy klientów, którzy nie do końca dobrze pływają w pław, a na przykład chętnie uczestniczą w zajęciach z jogi czy fitnessu na deskach. I zupełnie się nie boją i trudno jest wpaść podczas takich zajęć do wody. To mówiła Pani też o sprzęcie. Powiedzmy w takim razie, jaki sprzęt macie tutaj? Czy te deski są różne, czy to są wszystkie takie same deski? Jak w każdym ze sportów, sprzęt oczywiście gra ogromną rolę i jest zróżnicowany. Przede wszystkim zależy to od wagi, właśnie umiejętności i akwenu, po którym się poruszamy. Więc mamy deski i mniejsze, i większe dla osób cięższych, i lżejszych, dla młodzieży i dzieci. Podobnie, że jest z wiosłami, różnymi rodzajami wioseł. Oczywiście też wspominałam, że można pływać po różnych akwenach, stąd też zróżnicowanie sprzętowe. Jeśli pływamy po falach, potrzebne są deski mniejsze i twarde. Najlepiej, gdyby to były. Jeśli pływamy po rzekach, najlepiej, żeby to były deski pompowane średniej wielkości. Jeśli się uczymy, deski muszą mieć większą wyporność i troszeczkę inny kształt, niżeli deski na przykład do uprawiania, do ścigania się. Także no jest szereg tego sprzętu. Zapraszamy również, wszystko opowiemy chętnym, no ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby najpierw spróbować, a później się zagłębiać w te wszystkie różnice, które wiadomo w każdym sporcie istnieją i będą zawsze, więc ktoś, kto już złapie taką pasję, no my mu na pewno też chętnie pomożemy wybrać taki sprzęt.
Każdy z nas rodzi się z jakimiś wrodzonymi predyspozycjami do sportu lub się nie rodzi. Co jest takim naszym punktem wyjściowym, a co możemy ukształtować przez lata treningu? Na pewno. Wiele rzeczy jest bardzo mocno uwarunkowanych genetycznie, natomiast od naszej ciężkiej pracy, w szczególności w młodości, wtedy kiedy to układy, które warunkują zdolności nasze wysiłkowe, czyli układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, się kształtują, będzie zależało to, czy w przyszłości ten potencjał, którym nas natura czy rodzice obdarzyli, będzie w prawidłowy sposób wykorzystany. To predyspozycje wrodzone to jest jedno, ale są jeszcze predyspozycje dnia. I teraz czy jest coś takiego jak predyspozycja dnia, czy jest to mit? Czy na przykład to, jaki mamy trening, może zależeć od tego, jak się danego dnia czujemy, albo jaka jest pogoda, dajmy na to? Na predyspozycję dnia zdecydowanie ma wpływ wiele czynników, nie tylko tych zewnętrznych, czyli właśnie środowisko zewnętrzne, ale też to, czy w odpowiedni sposób wypoczęliśmy, czy dochodzą do tego jakieś czynniki psychologiczne. W związku z tym jak najbardziej predyspozycja dnia to nie mit, ale fakt. No i tak jak powiedziałem, wpływa na to cała masa różnych czynników. No i czasami mamy do czynienia z zawodnikiem, który może być w świetnej formie sportowej, ale tej predyspozycji dnia nie ma i mu nie wychodzi. Natomiast czasami nawet słabszy zawodnik, jeżeli będzie w odpowiedni sposób zmotywowany, na pewno tą predyspozycję dnia uzyska i będzie dobrze wykonywał swoją robotę. W sztabie trenerskim znajduje się fizjolog. Dostarcza on niezbędnych informacji dla trenera. On je analizuje, przetwarza i następnie one trafiają do zawodnika. Jakiego rodzaju dane fizjolog gromadzi? Mówimy o sytuacji idealnej, w której ten fizjolog faktycznie się w tym sztabie trenerskim znajduje. Rolą fizjologa jest zbieranie informacji, można powiedzieć, bardzo szeroko pojętych o organizmie sportowca. Począwszy od tego, w jaki sposób obciążenia wysiłkowe wpływają na tego zawodnika, czyli wszelkie zmiany fizjologiczne, adaptacyjne związane z treningiem, ale też zmiany zmęczeniowe, które z tego treningu wynikają. W związku z tym rolą fizjologa jak najbardziej jest podsumowywanie tych wiadomości dotyczących przygotowania fizycznego, można powiedzieć, zawodnika i bieżące informowanie sztabu trenerskiego o tym, czy zawodnik potrzebuje więcej treningów, czy może mniej, czy potrzebuje więcej odpoczynku i tak dalej. To mówimy właśnie o fizjologu, a ja bym się chciała dowiedzieć, czym się fizjolog różni od fizjoterapeuty, bo dużo osób nie rozróżnia w ogóle tych dwóch dziedzin. Bardzo często praca fizjologa i fizjoterapeuty zachodzą na siebie, natomiast no, zdecydowanie trzeba odróżnić fizjologa, który jest odpowiedzialny za przygotowanie, można powiedzieć, fizyczne, prowadzenie badań dotyczących wydolności, zbieranie tych informacji, współpraca z trenerem przygotowania fizycznego dotyczącą właśnie przygotowania motorycznego czy fizycznego zawodnika. Natomiast fizjoterapeuta, można powiedzieć rehabilitant, prowadzi zawodnika po treningach najczęściej, wtedy kiedy potrzebna jest zawodnikowi odnowa biologiczna. No i bardzo często rola fizjoterapeuty nie ogranicza się tylko do leczenia pewnych urazów, natomiast też prewencji tych urazów, co też jest bardzo ważną komponentą każdego treningu. Współpraca fizjologa i fizjoterapeuty bardzo ważna była chociażby podczas mundialu, gdzie piłkarze narzekali nie tylko na warunki atmosferyczne, ale także na swoją formę spowodowaną właśnie chociażby dużą wilgotnością powietrza. Zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem, praca fizjologa i fizjoterapeuty bardzo często się zazębia. I można powiedzieć, od współpracy takich dwóch osób w sztabie trenerskim bardzo dużo zależy. Właśnie zależy to, czy zawodnik odpowiednio jest prowadzony po treningach, czy w odpowiedni sposób wypoczywa, no i czy w następnego dnia, wtedy kiedy ma mecz, chociażby właśnie w takich trudnych warunkach, jak teraz odbywają się mecze na Mundialu w Brazylii, uzyska tą swoją predyspozycję dnia. Michał Piruk generalnie kojarzy mi się głównie z tancerzem. Teraz jest książka, to jedno, ale dla mnie Michał Piruk to jest tancerz. Czy teraz jakiś projekt przed tobą, czy jesteś w trakcie jakiegoś projektu? Co trenujesz, jeżeli chodzi w ogóle o takie kwestie związane z tańcem? Z tańcem na razie mam totalną przerwę, bo nie mam ani czasu, ani... Przede wszystkim czasu nie mam. Aczkolwiek to jest już przerwa ponad 7-letnia, ale, że tak powiem,
Nie do końca, dlatego że 29 września 2013 roku zatańczyłem po 7 latach pierwszy spektakl z Kają Kołodziejczyk, z Kasią Kizior, z Bartkiem Figurskim w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie z okazji Rosh Hashanah. To był jednorazowy spektakl, też dla zaproszonych, tylko dla zaproszonych gości, związany ze świętem. I to, że się nie rozpadłem, nie rozsypałem, że jeszcze się okazuje, że można, spowodowało, że zaczęła kiełkować się w mojej głowie myśl, że może 2015, druga połowa, czyli sezon 2015-2016, żeby podejść do premiery, która będzie zarówno moim pożegnaniem ze sceną, ponieważ nigdy nie mogłem się pożegnać ze sceną, bo kontuzji doznałem w trakcie przygotowania do spektaklu. I tak mi się zamarzyło, żeby tą premierę przygotować ze wszystkimi tymi, którzy ze mną wtedy pracowali nad tamtym spektaklem, który się nie odbył. Trochę z dużym poślizgiem, ale może się uda. I ostatnie jeszcze pytanie, tak. Jeszcze do tańca. Czy tańczyć może każdy? I już pytanie jako do choreografa. Znaczy, tańczyć może każdy, pod warunkiem, że nie jest osobą sparaliżowaną i tylko, że tańczyć może każdy. No nikt nam nie zabroni ani tańczyć, ani śpiewać. Tylko pytanie, czy znajdziemy kogoś, kto będzie chciał to oglądać. Ale jeżeli nam to sprawia radość, to nie widzę problemu. W tym odcinku Treningu dla Każdego to już wszystko. Swoją robotę wykonaliśmy, ale nie spoczywamy na laurach. Praca przed nami, a przede wszystkim dla wszystkich triatlonistów, również przed Tobą. No, bardzo ciężka praca, trzeba pływać, jeździć na rowerze, jeszcze na dobitkę pobiec, ale na pewno do tego wyzwania się przygotowuje parę tysięcy osób i naprawdę będzie się bardzo tutaj dużo działo nad mapą. No właśnie, a ja Wam życzę, żeby woda była trochę cieplejsza może niż dzisiaj, żeby nie wiało. I co? Odpoczywamy w takim razie. Odpoczywamy i trenujemy. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku Treningu dla Każdego. Tak.